zmuszenie. Mówiłaś, że gadał coś o magii i... udomowionych zombiakach? Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. Ale to jest... Droga poza haram. Nie możemy dłużej czekać. Cześć, Ołameczko, z tej strony Ferguson Kerr. Witam u mnie na kanale w Daying Like the Following. Będziemy na odwrót niż zawsze. Moi drodzy, pada deszcz, zimno jest. Ja nie wiem, czy mnie nie bierze choroba. Aż dziwne, bo ostatni raz byłem, kurde, chory z 3 lata temu. Strasznie boli mnie gardło. Aczkolwiek może przejdzie. Nie będziemy tutaj narzekać. Ja wam proponuję zostawić taką wsporną łapeczkę i spróbujemy rozwiązać zadanie, które rozpoczęliśmy sobie w poprzednim, czyli łowca skarbów. Znaleźliśmy w domu tego ziomka, gdzie miał mieć swoją kolekcję broni. Znaleźliśmy u niego wskazówki dotyczące tego, gdzie prawdopodobnie później będziemy mogli to odnaleźć, aczkolwiek nie jestem w stanie tego stwierdzić. Pierwszą z nich jest 6 stóp pod ziemią. Przeczytaliśmy tutaj, hej, opowiem, mam historię smutną bardzo, że strach, jak ktoś zakopał gościa 6 stóp pod piach. Nocą przyszedł, żeby kopać, ryli ciężko wielki dół, wcześniej odszukali chłopa i coś zakusili mu. Także my spróbujemy to zrobić teraz, co prawda jest godzina 12:09. Ja nie wiem, czy my będziemy w ogóle w stanie, bo on tam, ała, znienacka frajer. Bo tu może być ich zbyt dużo, abyśmy mogli swobodnie się przemieszczać. Aczkolwiek spróbujemy, ewentualnie zabijemy jednego i przebierzemy się. Jest tutaj też gniazdo tych przemieńców. No dobra, my się nie poddajemy, mamy 2 punkty do sprawdzenia. Kurde, jeżeli będę kaszlał, to sorry, ale mam normalnie takie... Powinien móc to, no i właśnie, i chodzi o to, że ja muszę sobie zrobić tak, mapa, on nie pokazuje tego. Ja nie wiem, czy ja nie będę musiał się wczytać. Znajdź grobowy, działać według wskazówek. No właśnie, według wskazówek. Nocą przyszli, żeby kopać. Nocą, więc ja nie wiem, czy ja będę w stanie odnaleźć tutaj ten grobowiec. No możemy spróbować poszukać. Aczkolwiek szczerze w to wątpię, że uda nam się to w ciągu... Jest, co tu jest? Nie, no tutaj nic nie... O! Dobra, to nie to. Ale czy ja tu widziałem dziurę? Nie, dobra, to jest tylko na grobę. Ej, dobra, może będziemy w stanie to odnaleźć. Dobra, czyli ten teren mamy tak, by przeszukamy. Nic, szukamy dalszego grobowca. W takim razie tutaj mamy kolejną. O, tu możemy coś oderwać. Hello. Dobra, nic tu nie ma. Wydaje mi się, że w nocy by było ciężej. Wiecie, z jakiego względu? Z tego względu, żeby przemieńce chodzili. A tego bym nie chciał. Magdalen... Wiecie, zasłaniam się, żebyście się nie zarazili, ziomy. Dobra. To już została ostatnia miejscówka do przyczesania. Wait a second, wait a minute, boys. Dobra, ten tu leciał. O! Znajdźmy. Dobra, pójdźmy tutaj. No, gdzieś tu na pewno musi to być. Tylko where? Tu byliśmy? A, to czytaliśmy już, dobra.
Dobra, tam jeszcze nie byliśmy. A tu? A, o, tu coś było. Widzieliście to? Było przez świe... Coś tu jest w środku. For sure, bo ja już widziałem. Wy też pewnie widzieliście, moi drodzy. O, oh, jest, jest paczuszka. Dobra. Strój z czaszką, a ja uwielbiam czaszki. Jeżeli ktoś wie i śledzi i zastanawiał się nad tym właśnie. Aczkolwiek nie będę mówił wszystkiego, bo faktycznie jak dojdzie do momentu, że miałoby być takie Q&A na 200, na 200 subskrybentów, to chciałbym mieć w zanadrzu jakieś odpowiedzi. To wygląda ta, troszeczkę tak, jakby coś tu mogło być, nie? Dobra. O, 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 o. Dobra, zajmijmy się tylko tym panem tutaj. Dobra, ten miecz jest kozacki. A na razie będę sobie tym grał, bo robi dobry damage. I czemu by też nie? Dobra. Dusimy. O, jakiś... Czy ten miecz jest do podniesienia? Dobra, zbadajmy to. Znalazłeś tę słynną szablę, możesz pok... O, to była ta szabla, dobra. Możesz pokazać ją Yasirowi, jeżeli jeszcze żyje. Bardzo bym chciał zobaczyć wyraz jego twarzy, gdy w końcu ją odzyska. Dobra, udało nam się rozkminić jedną z zagadek. Ale wydaje mi się, że chciałbym zrobić od razu wszystkie. Tylko sprawdźmy, jak jest... Jak daleko? Tu jest 2 km, która będzie po prostu bliżej, żeby... Bo i tak musi... Dobra, tu jest kilometr. Więc okej, okay, lecimy do samochodu, a jeszcze sprawdźmy tą ostatnią. Generalnie tą pierwszą. Dobra, lecimy tą. Jakie tam są w ogóle wskazówki? Ja nie przeczytałem. Więc wiej ta chłopcy, chłopy, choć nie ma dokąd wiać. To duch przeszłości omania waszą jaś. Hej, ostatni co widzieli, morza widok z góry był. Światło co w wodzie bieli. Okej, okay, dobra, czyli to będzie coś we wodzie. Znaczy ja tak tylko myślę, ale mogę być w wielkim błędzie, tego się, to się wszystko... O, ty chciałeś mnie złapać, gdzie? Pędraczysko jedno. No nie będziemy robić tego oczywiście, tego gniazda. Są too easy for me. Nie no, oczywiście żartuję. Mam nadzieję, że wszystko dobrze działa, tak. Dobra, nagrywa się. Ogólnie też widziałem, że na filmach moich widać cień z okularów. Zlikwidowanie tego cienia musiałbym zamontować lampę jeszcze przed sobą, mam dwie po bokach. Ale nie dałbym rady grać, nie. To kurde, auto, halo. A niestety moje softboxy, które posiadam, są to no, niskobudżetowe, nie będę ukrywał. A i tak nie były tanie. Mimo tego, że niskobudżetowe. Ale chodzi o to, że... Stop! Nie, halo, co ty tu? Gdzie mnie to? Że po prostu nie mają... Nawet nie tyle, że niskobudżetowe, nie mają po prostu regulacji natężenia światła, więc... Więc to tyle. Dobra. Pojedźmy może tak. Tutaj mamy dwóch ocaleńców, którzy... Aha, to jest stacja tego. No dobra, jedziemy prosto. Pronto jedziemy. Sorry, jeden ocaleniec został tylko. O, pan zaraz wybuchnie. Pan zaraz wybuchnie? Stop. Dlaczego? Dlaczego? O nie! Zaś ci. Ja patrzyłem po prostu, co tu... Mimo tego, jak na miecz, to w miarę dobrze się posługuje nim. W sensie chodzi mi o szybkość ataków. Przyznaję, że miecz spoko. Wiadomo, można się pobawić z brońmi różnego typu. No my musimy zjechać tutaj.
Tak, tu w lewo i potem w prawo. Tu w lewo. I w prawo tutaj do góry. Co tu było dalej potem? Aha, i tutaj, dobra. I tu już dojedziemy prosto chyba do tego. Kurde, zaś ten wybuchowy pan jest. Ła! Paliwo mamy, możemy przedzierać się. Ja już w ogóle mówiłem to też w jednym z ostatnich materiałów, że tym, co było ostatnio, tak, tym wczorajszym, że to koniec już będzie, a tu się okazuje, że tu jeszcze jest trochę grania. Bardzo mnie to cieszy. O, pan chyba wybuchnie znowu. Kabum! A jesteśmy już niedaleko. Kurde, co to za jakieś tutaj zgromadzenie? Nie wiem, otwierać te policyjki za amunicją, bo już tam widziałem, że nie mam. Będziemy w stanie tędy przejechać w ogóle? A i owszem, ej, my tu jeszcze nie byliśmy. Ja tu nie pamiętam, żebym tutaj był. Latarnia! Tak. Tam wskazówka coś. A ten już jedzie. Dawaj, Herman. Wjeżdżamy tutaj do góry, bo powinniśmy móc wjechać. Żeby nie było tak, że my będziemy musieli. Jakim cudem ja tu byłem? Co? To jest really weird. Dobra, jeszcze raz. Sprawdźmy tą wskazówkę. Choć nie ma dokąd wiać, to duch w przeszłości omamia waszą jaś. Hej, ostatnim co widzieli morza widok z góry był światło, co w wodzie bieli ruch. Powieki zmył. Polecieli więc po raz pierwszy w życiu swym mogli. Piec? Uciec od kłopotów swych polecieli więc. Po raz pierwszy w życiu swym mogli wolni biec. Uciec od kłopotów. A on coś tam mówił, że ja mam wejść czy tak czy siak na tą to. Chyba, że to by. Bo ja tutaj, czy ja wejdę tutaj do środka? Nope. Ja. I to jest to, że ja nie słuchałem. To otworzy sobie przynajmniej bagażnik. Zapalimy sobie fajeczkę, przemyślimy sprawę. No, benzynka też była, no bo tu raczej nie wyjdziemy, co? Halo, tam jest wejście. Ale pójdziemy od dołu. A tu nie jesteśmy w stanie, dobra, ale wejdźmy. Bo jeżeli tu można było wejść, to coś u góry musi być, na bank. Może ją odpalimy, światło. Nie, nie jesteśmy w stanie wyżej wejść. No dobra. A nie, dobra. Nie, no powinniśmy. I co, nie przejdziemy tędy? To jest przypałowe trochę. No bo po co by było to okno? Patrzcie, wygląda jakby można było tutaj. No dobra. Okej, to było trochę dziwne. Chyba, że. Nie, no dobra. Tu jest otwarty. A może sprawdź, może z dalsza? Tam jest zamknięte, a ja to tak wychylam. Czyli musielibyśmy się o jeden poziom wyżej wcisnąć. Tam jest też zamknięte. Nie no, stąd nie damy rady nigdzie dojść. Dobra, ja nie wiem, czy ja po prostu nie źle nie szukam. Bo wejście wygląda, jakby było faktycznie od wody strony. Ała. Dobra, wyleczmy się.
I taki mam feeling, że jakby wejście miało być... No bo... Teraz mi pokazuje coś tutaj. To dziwna sprawa. Tu. Było tak, że ja tu zejdę, no właśnie. A bo dobra, czekajcie. O kurde. Dobra, sprawdźmy, czy gdzieś tutaj będzie wejście. Dlaczego, Kroń, co ty robisz? Dobra, nie będziemy do nich strzelać. No, jest wejście. Elegancko. Odpalamy jarzeniówkę. Dobra, co my tu mamy tak? Tam jest jakaś skrzynia, to już zdążyłem zauważyć. I wy prawdopodobnie też. Co to było? A, okej. Okay. Już wiem, co to było. Dobra, spróbujmy otworzyć tą skrzynię. Rewolwer. I to tyle? Bo teraz nie wiem, z którym ja skąd zeskoczyłem. Stąd? Chyba tak. Po prostu można było chyba zeskoczyć, dobra, więc nie, chyba nie tędy. Muszę się cofnąć. Dobra, zatem zrobię. Dobra, to było nawet easy. Przyznaję. Tam. Mi się wydawało, że ja stamtąd przyszedłem, ale. Wiem, że mam niewykorzystane punkty, ciągle o tym zapominam. Dobra. Nawet udaje się to dość zgrabnie zrobić. Mamy kilometr stąd, więc musimy teraz dotrzeć do naszego łazika, bo... O, co to teraz było? Czy my stąd dostrzelimy? Nope. Dobra, wiecie co? Chyba najbystrzej będzie po prostu iść tu, nie zabić się, oczywiście. A co ja bardzo mam... Where's my car? Tam. Jestem w stanie tu jakoś się wdrapać. Nie wejdę tędy w życiu, nie ma nawet takiej opcji. Oj tak. Po tych górach też się nie mogę wspinać, to jest hamowa. Ale jak wiatr tu mocno wieje, co? Dobra, światło możemy wyłączyć. Naprawdę nie jestem w stanie tu nigdzie się wspiąć? Hej, skup się! Może się... Hej, ty! Hej! Prosisz się o to! O nie! Dobra, easy. Kurde, moje auto, oddalam się od niego, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie wiem, czy nie lepiej było zginąć. Może tędy uda mi się jakoś wdrapać. No ja obiegnę teraz to całe dookoła. Chyba, że... No i umarłem. I dlaczego gra pozwala mi tam się wspiąć, jeżeli ginę? Dobra, doesn't matter.
Nie będę płakał z tego powodu. Dobra, kontynuuj. Dobra, ciągle jest 1 kilometr, zginęliśmy trochę lamusersko, przyznaję. Ale dobra, mamy zrobione zadanie. Kolejnym z zadań jest, które mamy teraz oznaczone. Dobra, czy tak, czy siak. Znajdźmy jaskinię pod uschniętym drzewem. Dobra, zatem znajdźmy ją. Gdzie my musimy w ogóle jechać? W tym kierunku, więc... wypadałoby dojechać tutaj do tej drogi i w lewo. Ja muszę patrzeć, bo ja często zapominam. Good. Dobra, dalej. Myślałem, że tu, bo to niby podam nam było, ale to jest dalej. Tu na... W tym rozwidleniu proszę skręcić w lewo. Chciałem wjechać oczywiście w to, no bo nie inaczej. Tak naprawdę moglibyśmy zjechać tu, ale to byśmy musieli wtedy... Nie, pojedziemy tutaj, bo w razie czego jak kiniemy, to będziemy mieli od razu też furę i chałupę, a stąd będzie można dojść na piechotę. Tak zrobimy. To jest plan! O, serio, tych wybuchowych jest za dużo. I dobrze, ja pojechałem? Tak. No i do samej prawie praktycznie ten do chałupy dojedziemy, tam sobie wyskoczymy. I od tamtego momentu zaczniemy iść na piechotę. O, tutaj ratowaliśmy braci. O, ale nie, bo tu jest potrzebna karta. Nie, ciągle nie wiem skąd zdobyć tą kartę. Nie umarłem, gnojwo. Bo dość późno jesteś, znaczy, no dość późno, dość daleko jesteśmy w grze, aby teraz szukać pod koniec karty, no. Tak. Wiadomo, że tu można robić wiele zadań. I też grać w kilku, i te zadania, które można powtarzać. Ale tak mówię, ja nie jestem fanem takich gierek. Dla mnie jest przejść fabułę. I oczywiście te zadania mocno poboczne. Znaczy chodzi związane z fabułą, tak. Dobra, where do I need to go? Ok, przejechałem. Bo było na znaczniku nawet, nie? Że tu miałem skręcić. Dobra, tu zostawimy sobie to. Kurde, no nie, dobra, wiecie co? Przejedziemy. O. Jednak dojedziemy tam. Tylko jak? Dobra, jest też ambona, więc... O, tam jest nawet tu jest wejście, albo wyjście. Znajdź jaskinię pod uschniętym drzewem. No kurde, to jest uschnięte drzewo, nie? Ewidentnie. Albo to jest tylko po prostu przejście. Dobra, jest uschnięte drzewo. To wiele wyjaśnia. Ma być pod, tak? Czyli stałem, że gdzieś... To tak drzewo, czy to jakieś... Co twórca miał na myśli pod? Pod, czyli przy? Czy pod, czy... No bo tak wygląda, jakby tu można było iść, nie? Tam nie będzie coś? IQ 6000, mła, czeka labura.
Dobra, my potrzebujemy. Mamy tą. Kusza. Dobra. A mnie nie widzi. Spać. Dobra. Oczywiście, że zabieram mój stalowy bełt. O, skrzynę. I co to tak naprawdę, to tyle tylko? Kolejny rewolwer? Łowca skarbów. Nie, no my jesteśmy jak Indiana Jones. Stop. Dobra, i został ostatni, który jest oddalony też o kilometr stąd. Najchętniej to bym się zabił, żeby mnie tepło pod chałupę, no ale tak trochę lipnie, co? Umrę, spadnę. U, nie spadłem, dobra. Dobra, 183 metry od nas jest samochód, więc jest okej. Okay. Dobra, zgaśmy to światło. Co tutaj jest? Aha, skrzynia. A tutaj nie byliśmy czasem tego zielarza ratować? Czy no, on i tak umarł, ale... Dobra, otworzymy jak coś fioletowego, to czemu nie? Dobra, udało się. Holy fuck! Coś... Nie no, ja nie będę tym grał, po co mi to potrzebne? Ale wygląda fajnie. Już prawie koniec gry jest, więc... Ja czy tak, czy siak, ja nie jestem zwolennikiem mega zmian. Jeżeli mi się czymś dobrze gra, to spoko. Wiadomo, muszę też myśleć o was. Żeby walka była troszkę zróżnicowana, więc staram się czasem zabić raz, a czasem dwa. Wychodź! Łapie się! Dobra, pytanie teraz, jak stąd wyjechać? Wszystkie... Jakiś kurde lag był? Dobra. Ja bym chciał wyjechać na jakąś drogę. Byłoby miło. Dobra, mamy tory. No tory to też poniekąd droga. Teraz szybki luk na mapę, gdzie my musimy się przedostać. O, jesteśmy... O! Jeszcze studnia życzeń. Dobra, to jest troszeczkę dalej. Okej, w którą stronę musimy jechać całkiem... Holy fuck! No dobra, to jedziemy, no. Czy my jesteśmy w stanie jechać torami, czy nie bardzo? Dobra, chyba nie bardzo. Ja wiem, co zrobiłem ostatnio z łazikiem. Nie chciałbym dymać 2 km. Jakaś droga mi jest potrzebna. Tu jest przeprawa. Dobra. Tak, muszę jechać. Oj, ominąć skład kolejowy. I tu na dół, tak? Nic nie widzę. Dobra, i teraz powinniśmy wyjechać gdzieś w górę. Najlepiej w sumie tą uliczką tutaj. Cały czas w górę aż dotąd i wtedy tędy tu. Kurde, jest trochę jazdy. Z pewnością musimy się dostać do głównej drogi. Dobra, dotarliśmy. Dobrze, to jedziemy? Tak. Dobra, wjedźmy na tą dróżkę i co? Spróbujemy zrobić to. Ewentualnie, jak to długo będzie trwało, to po prostu przytnę, żeby
Bo tak mówię, no sama jazda nie jest jakoś mega satysfakcjonująca do oglądania. Jeszcze jakby był jakiś miły komentator, ale niestety macie mnie. Także sorry. Chyba tu tak drogę gdzieś. Czy ja mam w górę chyba odbić? Tak, cały czas tu. Do góry, dobra. I tak zaraz ją włączę jeszcze raz, bo zapomnę. Tutaj. I do góry, nie? Ubisior. I zdupczyłem, ej. Jać prosto tam. Dobra, już naprawiamy swój błąd. Ciągle 2 kilometry. Miałem jechać prosto, no. Nie wierzę w to. Aczkolwiek dobra, pojedziemy tutaj. I w prawo. W sensie tam. Uuu, impreza. Dobra, i w lewo. Na głównej w lewo. Dobra, już jest 1 kilometr. Krzepiąco. Mam nadzieję, że ta ostatnia... Znowu przejechałem, no. Ale dobra, jesteśmy... I to jeszcze droga z pierwszeństwem tutaj. Znaczy ta już teraz nie, podporządkowana jak nic. Ciągle 1 kilometr? Co to tak nie spada ten... Halo, poproszę zmianę na jakieś 800 metrów. Ej, no powinniśmy się zbliżać, nie? A my już jedziemy chwilę i dalej jest kilometr. O tyś! Jestem w niebezpieczeństwie, błagam! No to masz pecha. Ej, dobra, jeszcze jeden taki i ja umieram. Go. Ale czy tutaj nie będzie żadnych wyjazdów, zjazdów? Sprawdźmy to. Kurde, taki kawał drogi jeszcze. Holy fuck, tu w lewo, na dół. I tędy. No dobra. Dużo jazdy. Co, my nie dojedziemy? Dojedziemy. Stop! Kurde, nie wiem, którą teraz. Nie, ja chyba nie w tą pojechałem, co? A nie, dobrze. What the shuttle? Oh yeah! Dobra, jesteśmy już blisko. Damy radę, 500 metrów. Wytrzymacie. Zrobimy tą jaskinię. Mam nadzieję, że będzie... tak samo dość łatwa jak te poprzednie. Nie będziemy mieli problemu z odnalezieniem. Gdzie? Musiałby był. Ara. Oni się tam respią cały czas. Ja tam nie będę tego zabijać, bo... O! Prawy górka, lewo, ostro. W dół 40, lewo, ostro. Prawo lekko, z góry w dół, w lewo. Dobra, nieważne. Dobra, 200 metrów jeszcze. Jesteśmy dość blisko. O, shit. Wiecie, jaki to jest ból, jak się tak kaszle i drapie. Tutaj aż w splocie. Jeszcze noc się zbliża. A dobra, tu już jest parking, ja tu spadam. To jest... Co to jest w tej wieży u tych kurde typów, halo? Znajdź jaskinię ukrytą pod posągiem.
Gdzieś były te schodki, nie? Kurde, pod posągiem to musi być tutaj u góry, co? Oby. O, tu jest jakieś przejście. Kurde, co, ja od razu ją znalazłem? Nie wiem, czy tam mam zejść, tam jest jakaś... Nie! Co, ja nie wiem, czy ja... Ja tu mogłem na YOLO wskoczyć po prostu. A tylko wiecie, czego nie zrobiłem? Nie przeczytałem wskazówki i to mogło być w ogóle... więc w jejtach duch przeszłości odmawia naszą łaś. Ciemności zaś jak... Za wiele tutaj nam nie mówi. Może być gdzieś tutaj na dole. O, patrzcie, jest skrzynia. Halo! Łatwe. Chyba to mam nadzieję. Dobra, ostatni. A to pozbierajmy sobie jeszcze te algi, jak już tu jesteśmy. Może nie będziemy mieli możliwości pozbierania, a algi, nie wiem, to tam to na pewno do jakiegoś procesu. Do procesu czegoś wytwarzania są potrzebne. Także why not? Przydadzą się. Okej. Okay. Dobra, wypływaj, Herman. Możemy odnieść szablę Yasirowi. A, ja ciągle tych punktów nie wykorzystałem. Dobra. Czy my to wyjść w stanie stąd jakoś? Nie mówcie, że my musimy tak samo wyjść, jak weszliśmy. To by było creepy. A może się uda. Dobra, tu jeszcze nie. Gdzie my stoimy, na czym? Spadnę. Dobra, nie spadnę. E, patrzcie, a tu... O. O kurde, myślałem, że spadnie. Dobra. Udało nam się, moi drodzy, to zrobić. Misja zakończona sukcesem w jednym odcinku. Piękny zachód słońca. Ja z tego w tym momencie żegnam. I widzimy się w kolejnych materiałach z gry The Following. Zbliżamy się powolutku do końca, ciągle z 90%. Nie wiem, ile jeszcze tych zadań będzie. My się jeszcze podliczymy. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca. Bawicie tak samo, jak i ja. Miłego popołudnia, wieczoru, poranka. Każdej pory dnia i nocy życzę ja wam. I widzimy się w kolejnych materiałach codziennie o godzinie 14. Pa, pa!